Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej zorganizowała wieczornicę pod hasłem Niepodlegli, Wdzięczni. Bogaty program artystyczny, przygotowany przez całą społeczność szkolną, obejrzeli mieszkańcy wszystkich sołectw z obwodu szkoły. Wśród nich byli także dyrektor Wydziału Edukacji w Kozieńskim Urzędzie Miejskim Robert Boryczka i sołtysi. Akademia odbyła się w piątek 9 listopada w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Samwodziu. Wieczornica rozpoczęła się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu państwowego i minutą ciszy w hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległość Polski. Następnie dyrektor szkoły Anna Łukasiewicz powitała przybyłych gości. Program przygotowany przez uczniów i nauczycieli otworzyła ciekawa prezentacja multimedialna pod tytułem Droga Polaków do niepodległości. Po niej uczeń szkoły Filip Glegoła zaprezentował swój autorski wiersz pod tytułem Ojczyzna. Później na scenie pojawili się młodzi aktorzy w pierwszej odsłonie przygotowanej inscenizacji. Pokazali w niej symboliczne trzy rozbiory Polski i późniejszą drogę Polaków do wolności, m.in. powstania kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe. Były też piosenki i pieśni patriotyczne, wykonywane przez chór oraz solistów. Nie zabrakło takich utworów jak Legiony, Piechota czy Biały Krzyż. Były także piosenki przygotowane przez poszczególne klasy w darze dla ojczyzny. Razem z uczniami śpiewała publiczność, której podarowane zostały śpiewniki. W akademię zaangażowali się uczniowie od oddziałów przedszkolnych po najstarsze klasy. Najmłodsi recytowali m.in. katechizm polskiego dziecka. Nie obyło się też bez tańców. Był na przykład taniec z flagą. Wieczornicy towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów pod tytułem Niepodległa.